O, jestem live. Słuchajcie, przepraszam, nie kliknąłem jednak, wyłączyła mi się transmisja. Przejdę pokazać. To jest, słuchajcie, jeżeli dwie osoby znajdą się, czy parę osób z banerem, to brawurowa akcja policji teraz polega na tym, żeby zasłonić baner. No tak słabo zasłonięte. No, żeby samochód nie wjechał w osoby. No jak może wjechał? O, to dla bezpieczeństwa. To dla... I ten pan tutaj blokuje cały ruch na ulicy, też dla bezpieczeństwa. Słuchajcie, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Jest ruch tutaj zablokowany. Tutaj radiowóz, właśnie się dowiedziałem, ten radiowóz nie zasłania baneru. Ten radiowóz zasłania ludzi z banerem przed piratami w ruchu drogowym, którzy stracą na letnich oponach, stracą panowanie nad pojazdem i wjadą w grupę tych ludzi. O, to. Kurde, ja się nie spodziewałem, że można aż tak zabezpieczać. Kurczę. O. Ale jak prezes jest, to zamykają ulicę. Nie tylko stawiają radiowóz, ale o, trzeba będzie radiowóz przestawić, bo tam też jest zagrożenie. Ja wam pokażę, słuchajcie, tą akcję tutaj, bo to jest tak. O, nie wiem, czy mnie słyszycie. Tutaj tylko stanę przy tym patyku. O, nie widzę napisu. I policjant jest blisko krawężnika. Słuchajcie, zamk. O! Zamknięte z winy Kaczyńskiego. Aha, bo to znaczy już wiem, o co chodzi w tym, bo teraz nie wiedziałem, teraz już wiem, słuchajcie. Na tym banerze jest napisane zamknięte z winy Kaczyńskiego, bo chodzi o ulicę Królewską. Ona przez to, że dzisiaj pan prezes będzie składał kwiatki przy schodach smoleńskich, policja na polecenie Służby Ochrony Państwa, Służba Ochrony Państwa na polecenie pana Wąsika, pan Wąsik na polecenie pana Kamińskiego, a pan Kamiński już bez polecenia pana Kaczyńskiego, on się musi domyślać wszystkiego, więc oni tu zamknęli cały obszar. Jak nie wiem, czy widzicie, w oddali widać też radiowóz w parku jest, także ogród Saski, przepraszam. Tutaj jest informacja dla kierowców, mogliby dopisać za trąb, jeżeli przeczytałeś, tak? Ci, co jadą Marszałkowską i widzą ten napis, to i oglądają moją relację, czy słuchają mnie, to proszę zatrąbić, że widzicie ten napis. Pan Kaczyński doprowadzi się do wielu zamknięć, nie tylko ulic. Robi to cały czas. Jak widzicie, z powodu jednego wieńca utrudnienia są już na Marszałkowskiej. Trochę się boję, że pan policjant wychodzi za bardzo poza osłonowy, jak widzicie, osłonowy radiowóz. Tu jest osłonowy radiowóz. Ten pan już zamyka nie wiem co, ale jeszcze cały czas pan dorzecznik. Także tak, prawdopodobieństwo jest bardzo duże, że po tej czynności, która tutaj się odbywa, o, straż pożarna. Ale co to jest ta straż pożarna? Na czerwone wjeżdża? Pali się? Prawdopodobnie po tej czynności cały sztab policji już podjął decyzję o legitymowaniu posiadaczy banera. To pewnie będzie za moment. No to słuchajcie, no naprawdę dobrze, że ci policjanci są, bo to jest takie zagrożenie teraz wygenerowane gorsze niż te krzaki tam za nimi, bo krzaki to nie mają napisów, no. Tak, tutaj długo nie, tak już tutaj kolega z redakcji obok też mówi, że my zaraz stąd pójdziemy. No tak to wygląda mniej więcej. Marszałkowska zamknięta. Prawie. Jeden pas jest wyłączony na początku, tutaj na skrzyżowaniu z Królewską. Potem on się włącza z powrotem, ale na pewno, słuchajcie, w Królewską nie skręcimy z Marszałkowskiej, jadąc od centrum.
jest tu wszystko osłonięte z winy no, Kaczyńskiego, jak głosi napis. Służby działają na polecenie, nie mogą użyć własnego rozumu, żeby tego nie robić. Niestety to jest służba, a nie drużba, tak. No. Słuchajcie. Udostępnienia tej relacji. Witam osób oglądających YouTube'a, Facebooka. Jestem oczywiście szeroko udostępniony. Słuchajcie, tutaj mi się bardzo zmniejszyła czcionka, więc nie widzę, co piszecie, ale powiem, że tutaj informacja dla kierowców jadących, że zamknięte z winy Kaczyńskiego, to właśnie się dobiegła końca. Oj, teraz nie wiem, co zrobić, bo czy to jest otwarte, czy nie otwarte. Dobra, zakładam, że zamknięte jest. Dobra, jeszcze nie pójdę siedzieć z tego powodu. Słuchajcie, idziemy teraz do Ogrodu Saskiego. Chciałem wam zademonstrować, co się dzieje w Ogrodzie Saskim. Oczywiście Królewska tam dalej, bomby się świecą. Jest straż pożarna, policja, służba ochrony państwa w najwyższym stopniu postawiona. Prezes będzie miał kwiatki. Pozwolicie państwo, że przejdę troszeczkę inną stroną dzisiaj, bo ja normalnie chodziłem na skróty. Dzisiaj nie pójdę na skróty. Ja chcę wam zademonstrować przekrój przez Ogród Saski. Będziemy sobie szli... Idźcie. Będziemy sobie szli do Ogrodu Saskiego. Tutaj są, jak widzicie, policjanci. Tam część sobie poszła tamtędy, my pójdziemy tędy. Jest to normalnie sobotni poranek. Już jest pewnie z 20 minut po wschodzie słońca. W Ogrodzie Saskim stoją grupy policjantów. O! I pilnują ławek. No nie wiem, co tu powiedzieć. Trudno powiedzieć. Co tutaj robią w tej chwili? Powiem tak. Jeszcze prezes chyba nawet nie wyruszył z Żoliborza. Jeszcze nie wyruszył. Ale z tego doszły mnie słuchy, że tam idą ludzie z banerem. To nie będzie teraz widać, nie będę wam pokazać. Chciałem wam pokazać tylko, co się dzieje w parku na razie, bo do ludzi z banerem jeszcze dojdziemy. Tutaj jest kolejny radiowóz, który na włączonych sygnałach. Tam się grzeją policjanci, którzy zmarzli, bo tu są od 6 rano. Gdyby, nie wiem, okazało się, że prezes wcześniej przyjechał. Ja nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy to dla was ma znaczenie, ale jest tu policja, pilnuje wszystkiego, a nie wiem, czy widzicie, ile ławek jest wywalonych. Zobaczcie, ławki mają na to wywalone. Jakby to powiedział, widzicie, zobaczcie, no, wywalone, powywalane ławki, a może oni szukają tych, co te ławki powywalali. Słuchajcie, może to jest ta akcja, bo wiem, że tam chodził po mieście taki koleżka, co ten, za choinkę się przebrał i tylko nie u nas, to w Łodzi i przebijał opony w samochodach. A tutaj ktoś się przebrał. Może zapytam cię o nim, dochodzenie w sprawie wywalonych ławek? A nie, słuchajcie, policjanci ładują się do samochodu, będą siedzieli w środku. Naprawdę jest, może nie jest mroźno, bo jest tam 0 na plus pół. Nie jest mroźno, ale jest tak, no ani chuchucha, nasza zima zła, tak nieprzyjemnie jest. O, dobra, idziemy. Słuchajcie, tam w oddali to nie będziecie teraz widzieli. Nie mam jak teraz powiększać dzisiaj, bo w rękawiczkach pracuję dzisiaj. Dobra. Słuchajcie, idąc tym pięknym parkiem, podzielę się z wami moim ostatnim odkryciem. Bo miałem przyjemność jechać po Polsce z panią z Australii. No i ta pani z Australii chciała wiedzieć, jak się mówi Kaczyński, tak poprawnie, wyraźnie. No to ja próbując jakieś łączenia słów i tak dalej, no doszedłem do wniosku, że można mówić kaczy, bo to się łatwo kaczy, łatwo jej było powiedzieć i do tego dokładać po prostu niski. No bo to jest stwierdzające fakt,
wzrostu pana prezesa i jak się połączy te dwa słowa, wychodzi Kaczyński. Taki to jest lifehack dla tych, którzy chcą nas Polaków uczyć, obcokrajowców, jak się wymawia poprawnie nazwisko dyktatora w Polsce. A tutaj powiem wam, że jak co sobota, albo inaczej, jak każdego 10 dnia miesiąca w parku, w ogrodzie zwanym Ogrodem Saskim, policja robi demonstrację zwierząt służących w policji. Są to psy, konie. I tu przyjdziemy, ja wam pokażę też i konie. Zaraz dojdziemy tam do stanowiska legitymowania, bo tam już się utworzyło stanowisko legitymowania. Słuchajcie, wybieg psów. Psy na spacerze. Polska jazda, konna policja też już. Słuchajcie, park jest bardzo poobstawiany w różnych miejscach. Tu są psy śledcze. Zaraz tam dojdziemy, tam ich więcej jest. Ja wam pokazuję tylko takie zaplecze trochę. Tutaj policjanci z psami. Tutaj policjanci z koniami. Dzisiaj tylko w parku chyba dwa konie są, tak? Naliczyłem już 4 psy, 2 konie. Patrzę, czy jest owczarek belgijski, bo jak zwykle będę chciał, żeby to on mnie przeszukiwał. Tak, to jest sobotni poranek, ćwiczenia polskiej policji, jazda konna policji polskiej reprezentowana. Tylko dzisiaj 2 konie, w razie gdyby co. Także chciałem wam to pokazać, że są i konie. To wszystko, podkreślam, jest na cześć składania wieńca przez prezesa Kaczyńskiego. A w zasadzie 2, bo on składa pod pomnikiem i Lecha Kaczyńskiego i pod schodami. Bo schodów to nie nazywam pomnikiem. To nie jest pomnik, to jest samowolka budowlana. Dla mnie będzie zawsze. I to trzeba zlikwidować. Równie tak samo jak pomnik Dzierżyńskiego był zabrany. W ten sam dokładnie sposób. O, tutaj kolejne psy z policjantami. Koni dzisiaj mało coś. Bo, no dzień dobry, dzień dobry. Potem mnie przeszukasz, jeszcze za chwilę. I słuchajcie, zmierzamy już do tego, co widzieliście, do miejsca, w którym to grupa ludzi miała baner z napisem, że przez Kaczyńskiego jest zamknięte. Kaczyńskiego, niskiego. Dobra, idziemy, zobaczymy. Tutaj powiem wam, że w parku oprócz umundurowanych policjantów też jest trochę policjantów nieumundurowanych, o tak to nazwijmy. Oni się charakteryzują, że zostają dwójkami i mają takie torebeczki przy pasku. No tam nie wiem, co on tam ma, kanapkę czy pistolet. No to nieważne. Słuchajcie, tu się już spóźniliśmy troszeczkę. Dochodzimy już do centrum Ogrodu Saskiego, gdzie są te rzeźby, ale największą rzeźbę to robi tu policja. To jest rzeźba numer 1, to znaczy policja otoczyła garstkę ludzi, która tu, no z tego co wiem, ma zgłoszone zgromadzenie bliżej płota. W Ogrodzie Saskim, nie na placu Piłsudskiego, gdzie prezes dumnie składa wieniec. Słuchajcie, tutaj już jest, czyli dotarliśmy inną drogą do zabawy w kółko graniaste. Kółko dzisiaj ma 2 okręgi, węższy i szerszy. Dzielni funkcjonariusze dzisiaj otoczyli tych ludzi i przeprowadzają czynności. To jest teraz modne w policji, legitymowania, spisywania. I co tam jeszcze ten? A i przeszukania, i co tam jeszcze dzisiaj robią? O tak. Cześć, cześć. Już widzę kółko graniaste rozpoczęte. W parku są oprócz tych policjantów jeszcze 2 konie. A nie, 4, nie, następne więcej, konie. Ojej, przepraszam. Nakłamałbym, słuchajcie, tu są jeszcze 3 konie. O rety, co to się stało, że tyle koni przyjechało? Jest chyba więcej koni niż psów jest. Chodzi o czworonożne psy. Tu są 3 konie. Słuchajcie, tam są czynności legitymowania. Tutaj dojdziemy też. Zaraz tam wrócimy. To wszystko zaraz się przeniesie.
Bo to na razie tutaj jest emocje jak na rybach, nie? Policjanci łowią, kogo by tu spisać. Muszą naprawdę wysilić się, bo ja to całkiem rozumiem, bo jak ktoś na przykład nie ma dowodu i dyktuje nazwę ulicy i tam jest jakiś tam czy przez ukreskowane, czy przez RZ, no to to występują potem w tych raportach policji pewnego rodzaju niedomówienia. No. Także tutaj już mamy wydzielony teren przez taśmę policyjną. To jest... Oni gdyby tutaj wcześniej powydzielali te tereny, to nikt by tam się nie pchał. Słuchajcie, Wojsko Polskie, zdaje się, postawiło płot, żeby ułatwić działania policji, żeby zmniejszyć tej liczbę policji, bo teraz oprócz, żeby było przejście na plac Piłsudskiego, to nie mogli do końca zagrodzić. O, tak, tutaj funkcjonariusze mają jednego psa, tylko psa przeszukiwacza. Chciałem powiedzieć, że jakby ktoś pytał, to mamy alert ten terrorystyczny cały czas. No to się trochę nie dziwię, bo jeden taki z tych terrorystów będzie dzisiaj składał kwiatki tu pod schodami, no to stąd alert. Słuchajcie, już tak, dojścia do grobu nieznanego żołnierza, jakby ktoś chciał teraz przejść, no to nie ma, bo tu będzie dzielnie policja będzie blokować mnie. Już widzę, że przejść nie mogę, tak? Bo blokada nastąpiła. Dzień dobry. Nie byłem sprawdzany. To zapraszam tam do... Ale ja nie chcę być sprawdzany. Bo za chwilę i tak nie będziecie sprawdzać. No przecież... Dajmy co miesiąc mnie sprawdzacie. No dobrze, ja rozumiem. Co miesiąc tę samą bombę mam, której nie znajdujecie. No dobrze. No to jeżeli pan będzie chciał uczestniczyć w zgromadzeniu, to zapraszam tam. Nie pójdę tam. Gdzie jest cała grupa. Będę uczestniczył. Po sprawdzeniu pan przejdzie. Dzisiaj panu udowodnię, że będę niesprawdzony i przejdę tutaj. No dobrze, zobaczymy. No dobrze, także pan filmuje. Dobrze, gratuluję. Canon, otwarty obiektyw. Pan zbliży, żeby potem było wiadomo, jaka redakcja, żeby pan... Dobrze, to się pofilmowaliśmy. Dobrze, tak. To brawurowa akcja. No, gratuluję wam sukcesu na polu walki z przestępczością. No. Nie wpuściliście mnie tam kawałek dalej. Wiecie, dlaczego policjanci mają maseczki? Bo tam się śmieją pod tą maseczką. Na pewno, bo ja widzę uśmiechę. O, a pan przeszedł bez kontroli pirotechnicznej, a ma ładunki pirotechniczne w nabojach tam. Chyba, że to jest na plastikowy, no. Wszystko możliwe teraz, no. O, no nic. Słuchajcie, jak widzicie, bez kontroli pirotechnicznej na razie nie przejdę, ale ważność kontroli pirotechnicznej zaraz się skończy. Pan dowodzący tą akcją wyda polecenie przepuścić wszystkich. Policjanci przejdą na tamtą. Czesi się będą szykowali do wyrywania banera oraz zniszczenia tych megafonów. Dobrze, przejdziemy teraz tam troszeczkę dalej do policjantów przeszukiwaczy. Tak, jak widzicie, ja nie kituję. To jest XXI wiek. Jesteśmy w Europie jeszcze. I to się dzieje naprawdę. To się dzieje naprawdę. Pan Kaczyński, z metra cięty gnom, bo nie umiem inaczej go określić, robi takie utrudnienia dla mieszkańców Warszawy i nie tylko, z powodu kładzenia kwiatków. Nawet nie na grobie swojego brata, tylko na schodach wybudowanych na placu Piłsudskiego. No. Człowiek, który niszczy Polskę cały czas. No dobra, idziemy, będę wam pokazywał dalej, jak na polecenie polityczne zachowuje się policja. Nie chcę tu pytać dowodzących tą akcją, bo to nie ma sensu, bo przy każdym pytaniu trafia do rzecznika, a do rzecznik to nie do rzecznik policji, więc rozmowa z nim jest, jak to mówią, całkowicie pozbawiona sensu. O. Przecież tylko śmigłowców z Mielca nie ściągnęli. Black Hawków nie ma. Także tak, następuje tu chyba już baner jest przeszukiwany. Kurczę. Słuchajcie, pies przeszukuje baner, to... Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry.
Już widzę, że pies przeszukuje. Pies sprawdza powonienie. Czekajcie, pokażemy. Co ty do mnie gadałeś? Bo ja w ogóle nie słyszałem. Ty, bo nie, bo wiesz co, bo mikrofon pewnie widzowie słyszeli. Mam nadzieję, że nie przypinałem. Słuchaj, jest brawurowa. Wiesz, koni, więcej koni teraz jest, bo już 5 naliczyłem. 5 koni, słuchajcie, tutaj zabezpieczam. 5 koni. Park Saski. Słuchajcie, pokażę to z góry. Troszkę zwróćcie uwagę, że... znaczy, w zasadzie nie wiem, czy psy policyjne czego innego szukają ostatnio. No nie chcę, już nie chcę. Tam nic nie ma, już dajcie spokój temu psu. Kiełbasy nie ma. Nie dla psa kiełbasa, słuchajcie. Patrzcie, nie ma materiału pirotechnicznego. Jaka niespodzianka. Nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj słyszę od ludzi, że nie ma. A może po prostu nie znaleźli? No. Oho, oho, oho. No i się śniegu najadł. Oby to był śnieg. No teraz po kieszeniach. Już? Już. A, jeszcze policjanci będą do środka. Słyszycie, no akcja jest niebywała. Teraz po kolei do plecaka, zaglądamy do plecaka. Po kolei zaglądają. No Seba, bo teraz strzelić komuś w głowę. Uważaj teraz, no. Strzela w głowę. Słuchajcie, kolega z redakcji tutaj Telewizji Obywatelska zamach przeprowadził na mnie gałęzią. Cześć. Słuchajcie, tu się no naprawdę przeszukanie, poważne rzeczy policja odnajduje w tych plecakach. Już jeden megafon zabrali. Bo tak, no bo już widzę, że ma w ręku. A, policja ma własny megafon? To jest prezent mikołajkowy dla lotni od policji. Tak? Dostali megafon. Słuchajcie, policja z megafonem stwarza zagrożenie terrorystyczne, dlatego że megafon, wiadomo, jest niebezpiecznym narzędziem zbrodni, którego można użyć w parku. Więc mam nadzieję, że funkcjonariusze przystąpią do dzieła, przynajmniej z pisania, no. Pana aspiranta, zdaje się. Ha, ha, ha. Słuchajcie. Jakby ktoś chciał pracować w policji, to zobaczcie, jakie fajne rzeczy się dzieją. Nie trzeba łapać przestępców, nie blokuje się pustą ulicę. Nic nie trzeba robić w zasadzie. No, no czym najgorzej, to mają ci, co te psy mają. No bo oni jedno, karmić je trzeba, one muszą wąchać. To tak... Jeszcze można realizować pasję jeździecką, bo można sobie właśnie 10 pojeździć po parku koniem. Także dla pasjonatów jeździectwa praca w policji jak znalazł. No. Nie wiem, czy trzeba mieć własnego konia, czy oni mają jakieś tam służbowe, ale... jaka ładna psinka. To piękne powonienie. Słuchajcie, tak... Słuchajcie, koniec nastąpił. Nastąpił koniec legitymowania, koniec sprawdzania plecaków. Pies sprawdził powonienie, inni też nic nie znaleźli. Dostali jeden megafon. Teraz zaczyna się. Nerwowo będzie się działo teraz przy tamtej części barykady. I zwróćcie uwagę na tych z krótkofalówkami, jak oni muszą, jedni to już po dwie mają krótkofalówki, muszą się łączyć na dwie krótkofalówki, każdy z każdym. Ja, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? I gdyby policjant miał trzecią rękę, to by miał trzecią krótkofalówkę, ja jestem pewien. Ale widzicie, no nie mają, no nie mają. Zabiją nas tymi krótkofalówkami. Tutaj ta ilość tych fal radiowych z tych krótkofalówek nas zaraz ugotuje.
A gwarantuję wam, bo to nie słychać, mikrofon nie, czasami nie zbiera. Nie zbiera. Co na tych krótkofalówkach wygadują, to czasami po prostu, słuchajcie, jest komedia. Ja spróbuję coś podłapać, wiecie? Słuchajcie, teraz pokażę wam tego policjanta. To jest policjant prowokator. Policjant ma tubę. On będzie zakłócał zgromadzenie prezesa. Widzicie, on ma tutaj. Ja już widzę, że pan będzie. Ja już widzę. Nie zakłóca pan, a może pan mówi. Ja bym chętnie z panem porozmawiał. Słuchajcie, mamy zapewnienie, że policja nie będzie zakłócała zgromadzenia. Słyszycie? Nie będzie. Wyrywanie banera, przepychanie, niedopuszczanie do miejsca zgromadzenia. Oczywiście nie jest to żadną formą zakłócania zgromadzenia według policji. Słuchajcie, na zgromadzeniu jest więcej policjantów niż tych, co przyszli na zgromadzenie, ale gwarantuję wam, nie jest to protest o pensję policji dzisiaj, dlatego że dzisiaj jest to prezesowanie. No. Słuchajcie, mają płot, mają otoczyli teren. Ciekawe, gdzie ten policjant jest, bo właśnie pokonałem tę jego zasadzkę. Za mną. Ale to się miniemy, tak, bo ja chcę, nie po waszej stronie jestem niestety. Nie wiem, gdzie ten pan wesoły, co mnie nie chciał przepuścić, ale chciałem powiedzieć, że nie byłem kontrolowany pirotechnicznie i jestem tu po tej stronie. Kółko graniaste się zaczyna. Słuchajcie, kiedyś chodził taki żart, a co by było, gdyby nas Niemcy otoczyli? Dzisiaj żart możemy przerobić. A co będzie, jak nas policja otoczy, tak? Właśnie policja otoczyła. Niebezpiecznych. No, jeżeli policja jest organizatorem tego zgromadzenia, a wygląda na to, że jest, to ich jest więcej niż zgromadzonych i posiadają materiały pirotechniczne, bo widzę, że przyszli z bronią. Chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. Naszemu. O, słuchajcie, widzę, że baner jest przygotowany dzisiaj w inny sposób. Stosowali się do naszych założeń. Jest to nasze zgromadzenie, mamy określony cel. Naszym celem nie są awantury z policją. O, już. Nagrywać. 802. Słuchajcie, poszukiwany policjant o numerze 802. Tiriri. Słuchajcie, historia. No, bo mam pewną obawę, że wywrócą pomnik. Słuchajcie, czy historia da się wylegitymować? Ona nie była przeszukana pirotechnicznie. Ja to czuję, że dowodzący już czuje nosem, że opierdziel za tę akcję będzie. Ja to czuję nosem, że zbiorą joby za tę akcję, bo już... Nikt nie spodziewał się takiej sytuacji. Tik, tik, tik. Słuchajcie, co policja zrobi? No, czy mogę powiedzieć tutaj, że policjanci będą zacieśniać krąg. Niestety będzie ciężko odczytać napis. Ja tu... Rafał, czy ty już napis odczytałeś, co tutaj jest? Tak, odczytałem. Jak słyszycie, organizator zgromadzenia prosi o stworzenie miejsca dla zgromadzenia.
Jest to formalnie zgromadzenie. O, policjant strażak, słuchajcie, gaśnicę znalazłem. Gaśnica, będzie pan gasił. W razie gdyby był gaz użyty, to wiecie który. Tak, to jest, słuchajcie, tak. Tam nie ma wyznaczone, że to będzie 2 metry. Przestrzeń ma być taka, żebyśmy się czuli swobodnie. Bardzo proszę panów mundurowych o odstąpienie metr od baneru. O. Minimum metr, bo... Żaden z policjantów nie wziął metrówki, nie da rady. Teraz nastąpiło... kochani, chciałabym powiedzieć parę słów. Zróbmy tu miejsce, teraz będę dookoła tutaj chodzić. Nie zrobią, no już się... Słuchajcie, to jest tak, jak mierzą prędkość w samochodach, tak nie umieją metra ocenić. Policja nie potrafi ocenić odległości metra. Każdy, kto będzie przechodził przez park, ma zobaczyć ten napis. I być może przyłączyć się do zgromadzenia. Wiecie, że zgromadzenia publiczne są zgromadzeniami otwartymi, to jest otwarte zgromadzenie, do którego każdy może również z tego zgromadzenia. Nie wolno nikogo bić, będę panu... Oj tam, nie wolno, i tak będą bili, no to... Byle lekarzy nie bili. O, tutaj już metr ocenili dobrze, tu już lepiej. To może to z drogówki są. Oni prędkość oceniają. I tu już naruszacie prawo. Uwaga, proszę państwa, rozpocznij teraz... Jeszcze cofnij. Jeszcze jeden cofnij. Tak słyszałem to na radiach. Będą cofać. Słuchajcie, takie czynności wykonuje teraz polska policja. To jest dla tych, co za granicą oglądają. To jest rzeczywistość. Policja się w tej ilości zebrała większej niż protestujący. I tak. Jest zamaskowana, więc nie mogę rozpoznać, czy byliście w zeszłym miesiącu. Kto jest pierwszy raz? Ten, co bez maski. Kto jest pierwszy raz dzisiaj na lekcji? To proszę skupić uwagę. Ci, co są pierwszy raz, bo ci, co zakaz byli, no to trochę zakaz wiedzą, skupiania uwagi na tym, co mówi organizator zgromadzenia. To jest to pierwsze zostało wydane. Tutaj, w tym rejonie, to jest legalne... Słuchajcie, tutaj jest druga fala uderzeniowa. Tu policjanci już się szykują do wyrywania banera. Oczywiście będą to robić, jak tylko prezes się zjawi. Diament, tak? Czy brylant, ja już nie wiem, jak jest nazywany. Zjawi się w polu widzenia pana Wąsika i pan Wąsik powie, jak sprawa wygląda. Czy prezes słyszy, czy nie. Słuchajcie, pokazuję właśnie wam bardziej nie zgromadzonych, tylko policjantów, żebyście wiedzieli, gdzie była policja, jak coś się teraz w Warszawie dzieje. Otóż na legalnych zgromadzeniach, moi drodzy, duża część policjantów, zamiast łapać teraz przestępców, bawi się w kółko graniaste. O. Hyc. Tutaj dowodzący akcją, pilnują. Tu kolejna partia policji, która jest z dwóch stron, jest, słuchajcie, kąt 45 stopni. Przygotowani funkcjonariusze do wyrywania banera. Tak. Dodam, że nic się w kwestii... Słuchajcie, zrobimy tak. Tak. No. Pokażę wam teraz, że oprócz brawurowej akcji policji, wojsko też się przygotowało do akcji. Na dachu są strzelcy wyborowi hotelu Sofitel. Proszę bardzo. Jeszcze pokażę strzelców wyborowych, którzy są na przeciwległym budynku. Nie pamiętam teraz, jak się to centrum nazywa, ciągle zapominam. Ale wam pokażę, bo
tak to jest, że są i tam. O, jak widzicie, pod przekaźnikiem dwie wystające głowy. O. Teraz się oddalimy i wracamy na zgromadzenie Policji Polskiej. Słuchajcie, tutaj jeszcze nie wiem, kto wystąpił z inicjatywą, ale postawili płot. Ja już słyszę, że tu plany są odbijania tego banera na pewno. Toczone. Wtedy ściągnęłam. Tak? A, no, dobra. No to dobrze. Nie pierwszy i nie ostatni raz. O. Ja już nie mam, ja mi się licencja pokończyła. Ja tego nie, to miałem, ale mi się skończyła licencja. Nie ma tam takiego, takiej klauzuli, że nasze. Także widzicie, są dwa kręgi. Nagłośnienia na legalnej manifestacji znika w sytuacji, w której pojawia się Kaczyński. Ja powiem tak, że jak obserwuję burdy na stadionach i jak kibice dochodzą do stadionu, nigdy nie widziałem, żeby ich tak otoczyli. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To wynika prawdopodobnie ze strachu, bo i boją się dowodzący, i boją się sami policjanci, bo to nie są ludzie, którym można zabrać baner, tylko to są ludzie, którzy zabiorą im broń. Także tak, tak najłatwiej przyjść i zabrać baner paru starszym osobom, trochę młodszym też, i tym, co się nie zgadzają z tą rzeczywistością. Nikt by wam nie kazał zabierać megafonu, gdyby tutaj stała grupa młodzieży wszechpolskiej i skandowała Bóg, honor i ojczyzna. I jeszcze śpiewali piosenki o Oli. Nie wiem, czy znacie piosenkę Ole, Ole, ja to. Tylko żeby Kaczyński nie usłyszał naszych pytań, chodzi wyłącznie o cenzurę haseł. Chodzi wyłącznie o to, że dozwolone są w okolicach Kaczyńskiego tylko demonstracje poparcia. A my Kaczyńskiego nie popieramy. Tak, to prawda. O, widzisz, jak się kupiłeś sobie takie piosenki. Miałem to. Co no, czysto teraz przyszedłeś? Na co? No bogato. Nie, ja to zawsze miałem, bo to jest przecież, żeby z góry potem pokazać, jak baner wyrywają. Tylko po to, przecież po nic innego. Właśnie też nie. Nie jesteście. A moje mikroma policja od tamtej pory sobie nie odkupiłem. A, no to widzisz. Według prawa nie jesteście. Poczekaj, może kiedyś policja będzie w sądzie przed tym. Masz 10 lat na to. Jak narzędzia. Kaczyński, waszymi rękami. Słuchajcie, co 15 minut do prezesa, więc postoimy bo sobie atak tutaj. Na tych zgromadzonych jest nielegalny, jest przestępcem po prostu. I on sobie rąk nie brudzi, on tu nie przyjdzie sam osobiście wyrywać nam megafonów. On to robi waszymi rękami. Za płotem stoją przez chwilę. Tak, 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 widzę. A ja ostatnio też ich pokazywałem. Mamy tak, oczywiście, każdy, kto chce dołączyć do zgromadzenia, może do was. A, wiecie co, wieniec przyszedł. Wieniec będzie składany później. Ja już teraz nie wiem, czy oni go kradną, czy nie, ale. Ale pokażę, bo wieńca wam później nie pokażę. Nie mogę też na ten teren swobodnie wrócić. Także widzę, a, że. Ja nie bez kowery tutaj. Słuchajcie, tutaj Zbyszek Komosa, który pewnie teraz jest przeszukiwany, składa co miesiąc wieniec. Odczytajcie sobie, nie będę teraz dukał tutaj. Bo była sytuacja, w której zatrzymywaliście nas o tam 150 metrów stąd i trzymaliście nas w kordonie. Ten wieniec będzie później ustawiony pod schodami smoleńskimi, a potem po pewnym czasie zostanie zabrany przez wojsko. Przestaliście nas tam zatrzymywać, co oznacza, że lekcje odrobiliście. No to teraz pora na następną rzecz. Macie nas ochraniać, a nie atakować. Powinniście
pomulenie przyswoić. Poza tym bywa nie łapać złodziei, a nie strach. Ponieważ w czasie tego ataku złapie się. Ogród Saski, 10 grudnia. Akcja Policji Polskiej. O, widzę, że są zbierane dowody. Fachowo zebrane dowody już przez zarządzającego tutaj terenem. Więc nie wiem, boisz się przyswoić, że macie łapać złodziei, a nie kraść. Dobrze, więc podsumowując, co powinniście z tej lekcji wyciągnąć? Po pierwsze, to, że jesteście używani jako narzędzie do... Pan policjant zmierzył mnie wzrokiem, słuchajcie, zaczynam się bać. Zdaje się, że wykryli, że mnie nie sprawdzili. Praktycznie dla was lekcja powinna być taka, że musicie mieć rozkazy na piśmie. Naprawdę. Powinniście mieć rozkazy na piśmie. Jak wam rozkażą, żeby zaatakować tą grupę, to upewnijcie się, że będziecie wiedzieli, kogo macie wskazać, kto wam... Słuchajcie, powiem teraz troszkę o tym płocie, bo płot miał... Bo wtedy może... Nie, na lewiu nie będzie, ale nie, powiem... Waszych mocodawców. Czekaj, zaraz tutaj muszę pokazać, że... Ten rozkaz na samej... Słuchajcie, to zarządca, prawdopodobnie Wojsko Polskie ustawiło ten płot, żeby zaoszczędzić troszeczkę na radiowozach, bo... Te radiowozy, tak jak ostatnio ktoś tam w internecie pokazywał, są zdezelowane. Zaraz wam pokażę jeszcze wyżej. O. I są, i płot porozstawiali, więc już tylko kilka radiowozów. Tak, i ten płot ma za zadanie, żeby nie było widać tego zgromadzenia z pozycji prezesa. No ale to zgromadzenie polega na tym, że dźwięk, który się wydobywa z ust tych zgromadzonych, i tak dolatuje tam, co już nieraz zostało udowodnione. O, to płota ustawili. A jest coraz lepiej. Też i wesoło jest. Za nimi jest ławeczka betonowa. I mimo tego, że w ochronie przed wami, nie przed wam, że ludzie się przed wami muszą ubierać w kaski, żeby wście wali głównie rozbijali, nie wszyscy mają kaski. To oni powinni wejść na klaski wszystkiego, ale nie mogą. A, słuchajcie, pies będzie przeszukiwał wieniec. Nastąpi przewąchanie wieńca. Do wąchania wieńca przystąp. I słuchajcie... Aha. Nie dziwię, nie znam psa, który by się wieńcem interesował. Ale to jest kwestia tresury, słuchaj. Szukaj trotyl. Za pomocą kaszków, din, din, din. I choinka. Przypomnę wam, że po waszej zeszłomiesięcznej szarży jedna osoba straciła... Ławka też została obszukana. Ponieważ wasza szarża... Słuchajcie, naprawdę pies powinien dostać nagrodę za to, no bo robił bez sensu rzecz, nie? Jest dla normalnego człowieka przerażający. Teraz będzie policjant, pirotechnik sprawdzał, czy tam nie jest ukryta bomba. O nie, co? Ho, 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 panie. Słuchajcie, wieniec dał się przeszukać bez wylegitymowania policjanta. Houston, nie ma bomby. Słuchajcie, już ja nie mam, zostawiłem bombę w domu, nie, granatnik się nie zmieścił. Ale słuchajcie, właśnie widzieliście przykład działania polskiej policji. Oni na poważnie przeszukali ten wieniec, na poważnie. Nawet zajrzeli za tą tabliczkę z tym napisem. Nawet. To jest rzeczywistość.
ktoś te polecenie wydał, no. Nie, jeszcze jest 8:34. Co? Cześć Krzysiu. Kurde, co tak śpisz? Ojczyzna potrzeby. O, nie podpowiadajcie. Teraz będą wiedzieli, gdzie jest słaby punkt tego. Nie popełniamy nawet wykroczenia. Ale to jest rekord. O, tutaj tak, już jest ustalanie następuje. Ty idziesz pierwszy. To jest sztab główny. Sztab główny. Ty, ale niektórzy po dwie krótkofalówki mają. Czy jedna nie wystarczy? Macie prawo, a nawet obowiązek takiego rozkazu nie wykonać. Dla tych, co teraz włączyli transmisję, jesteśmy w Ogrodzie Saskim. No, bierzemy udział, rejestrujemy, reporterujemy, przedstawiamy, wykonujemy czynności dziennikarskie pokazujące brawurową akcję policji pod tytułem Chronimy Prezesa, którego cały naród tak kocha, że aż musi być tam kilkuset policjantów zaangażowanych do tego, żeby on sobie położył kwiatki pod schodami. No. Przejedźmy relacją powoli po wszystkich twarzach, tak? Bo będziemy potrzebowali do materiału domowego. Ty masz nagrywać, my mam też nagrywamy. Dobra, to teraz już proszę ten, bo jeszcze do powiedzenia, a tutaj zaraz już dorosłe cię będą szykować do czarcy. Powoli. Ja tu widzę zagrożoną trzutkę i w takim razie będę jak ksiądz jej bronić. Zgodnie z zaleceniem pana Kaczyńskiego. Także bardzo proszę, policjanci, weźcie to pod uwagę. Słuchajcie, pan Kaczyński wczoraj bodajże był uprzejmy powiedzieć, że on ludzi, No, słuchajcie, tutaj mi informują, że policjant, który zaraz nie będzie nic widział, bo będzie musiał oczy zasłonić. No to właśnie on tutaj wyrządza szkód najwięcej. To nie jest legalne. Nie wiem, pokazuje, żeby było w razie czego użyte w materiale dowodowym. W ręku Kaczyńskiego. Przestańcie być kijem w jego ręku, narzędziem w jego ręku. Jesteście policją, nie do tego macie służyć. A my mamy prawo mu powiedzieć, nie da się go tam sfilmować, bo przecież zaraz nie będzie miał oczy zasłonięte, bo już się schował się już za wszystko, no. I się tam śmieje. Tu jedyny odważny, bez maseczki. O, ale bez plakietki. Bo szyk zwarty, wiem, tak? A, ja współczuję tego szyku. Naprawdę. Wiem, do rzecznika, wiem. Muszę pod maile napisać. Mogę napisać? A nie odpisuję, już pisałem do niego. Nie, nie ma sensu. Słabego macie rzecznika ogólnie, ja bym zmienił pracę z tego tytułu. Poczekajcie, dwóch policjantów bez maseczki. Mają nożyce. Mają nożyce. Słyszysz, muszę tu pojść, bo to ciekawe lecą. Nieświadomie mogą dziabnąć. To jest bezpośrednie zagrożenie życia. Chcę, żeby to było nagrane. Jeżeli to zrobi, który ma nożyce? Który ma nożyce? Tam czerwone. Takie czerwone nożyce, pan ma metrowe. Pokaż twarz. Nie zdąży. Słuchajcie, ja mówię serio. Ale my podejrzewamy, że zrobi.
osoby. O my po... O! To jest panno do otwierania magazynów. To jest potencjalne narzędzie, które może tych ludzi... Zobaczcie, mimo za słabo pan zasłonił, bo widać. Trzyma, stoi. Ale na manifestacji nosi takie nożyce? No gdzie, no. Tak. One w radiowozie powinny być schowane w razie potrzeby, a nie teraz. Nie ma takiej potrzeby. Pan może mieć swoje zdanie. Mam zdanie obywateli, proszę pani. Nie ma takiej potrzeby, żeby był tu policjant z nożycami. Pod panem się podpisuje w tej chwili ponad 1000. Anonimowych, rozumiem. Więc... Dlaczego anonimowych? No, nie wiem, a pani jaka jest w tej chwili? Z imienia, nazwiska się tam wymieniają. No, proszę to... pana, no to 1000 obywateli. Że pani na głosowaniu, jak pani kartę oddaje, też jest anonimowa, tak? Proszę pana, no. Ja tutaj tylko państwa, proszę, żeby no to właśnie nie muszą być, żeby mówić o tym to samo, że nie potrzebuje mieć tutaj nożyc. W ogóle broń macie niepotrzebnie. Przychodzicie z takimi nożycami na kibiców Legii? Przychodzicie, czy macie srakę i się chowacie w buszaka? Jeżeli pan się lepiej poczuł, to jest nawet kilka takich... Tak, nożyc. I przy nich tak chodzicie. Ale czy to coś dziwnego? Przepisy nam mówią, że możemy straszne narzędzie, żeby chować. Nie, to jest tak, my mamy podejrzenie, że tego nielegalnie użyjecie. Proszę pana, to tak jak wy podejrzewacie, że megafon będzie użyty nielegalnie i zabieracie, także ja mam podejrzenie, że ten pan niezgodnie z przeznaczeniem użyje tych nożyc i zrobi komuś krzywdę. Proszę, wolne media. Może pan złożyć zawiadomienie. A po co ja mam składać zawiadomienie? Czy nadal pan ma tą kserówkę? Legitymację prasową. Proszę a pan ma jaką? A pan kim jest? Pan jest policjantem, czy tylko sobie kupił kamizelkę na Allegro? Proszę państwa. Nie, no pan nigdy nie miał. Nigdy nie miałem. Spokoju. Bo państwo pan jest redaktorem naczelnym tego dziennika. Nie rozumiem, dlaczego doszliśmy do takiego konfliktu, że się wymieniamy zdaniami. Ja mówiłem, chyba pan... Słuchajcie, pan twierdzi, że ja nie jestem redaktorem naczelnym dziennika Wolne Media. Jeszcze to mówiłem. Wolnych mediów, to tak. Nikt nikogo nie obraża. Miałem od początku, od założenia dziennika. Pani jest antykonfliktowy, pan jest antykonfliktowy, pan sprawdzi sobie. Jest tutaj numer, pan może sprawdzić numer dziennika. Tutaj z niebezpiecznym narzędziem, ponieważ zrobi komuś krzywdę. Ja myślę, że przez megafon panią wszyscy słyszą w odległości kilometra. Bardzo dobrze, o to właśnie chodzi. Po to się używa nagłośnienia, żeby wszyscy słyszeli, więc ja się bardzo cieszę, że mnie wszyscy słyszą. Ja proszę teraz panią antykonfliktową, którą tutaj widać, żeby poprosiła osobę z nożycami do cięcia metalu o to, żeby nie podchodziła do zgromadzonych z niebezpiecznym narzędziem. Tu się będzie kotłowało, będą się rzucali policjanci, będą się pchali. Możecie komuś zrobić z tym krzywdę. Proszę tylko pani, po to, żeby Kaczyński nie usłyszał pytania o to, gdzie jest wrak. Proszę pani, na chwilę obecną nic się nie dzieje, nie rozumiem, po co są te spekulacje. No. Policjant... Nie rozumiemy, z autopsji, proszę pani, z autopsji. Pani tu 10 była poprzedniego miesiąca? Nie, nie było. To pani zobaczy moją relację, co robiliście. W szkole takie pytania są. Także nie mamy do was zaufania, niestety. Policja nie jest instytucją zaufania publicznego teraz. Wykonujecie... Nie jesteście instytucją zaufania. Dla mnie nie jesteście. Proszę mnie, proszę się nie mówić, co ja mogę na swoim... W ogóle nie jesteście. Odkąd wykonujecie polecenia polityczne, a to robicie. A to robicie. To są polecenia polityczne. Ja tylko bardzo proszę, żeby policjanci nie robili krzywdy protestującym, demonstrującym, żeby im nie robili krzywdy. Może mi pani obiecać, pani jest antykonfliktowa, że nie będziecie robić nam krzywdy? Proszę pani, dlaczego ja mam pani obiecywać za inne osoby? To od czego tu pani jest? Proszę państwa. To co, jaki konflikt chce pani? Posłuchajcie. Nie, posłuchajcie mnie. Policja jest... To proszę pójść do dowódcy i poprosić od dowódcy obietnicę, że nie przyjdziecie tutaj z nożycami i nie będziecie robić krzywdy. Słuchajcie, jak będziecie mnie zagrożać, dacie mi dokończyć zdania, to wcale nie jest rozmowa. Ja mogę pani powiedzieć, że ja pani krzywdy nie zrobię. Policjanci są super, od tego, super, żeby zabezpieczyć. To pani zabierze mu nożyce i będę miał pewność. Proszę pana, policja jest od tego, żeby to zabezpieczyć i tyle. Taka, że ich nie używacie. Przepraszam bardzo, pani powiedziała przed chwilą, że policjanci są tu po to, żeby nas zabezpieczyć. Że powód jest do wzięcia. Potem tej pani pokażę nagranie. Mogę pani z zeszłego miesiąca pokazać, jak żeście nas zabezpieczali. Przed czym chcą nas zabezpieczyć? Proszę pani. No nie jest pani głupio potem oglądać tą szarżę i ten atak i to... Tu jest właśnie Paulina. Paulina w zeszłym
miesiącu po ataku policji straciła przytomność. Jestem świadkiem. Proszę pani, straciła przytomność, ponieważ wystraszyliście ją niemożebnie. Dobrze, proszę pani, jeżeli macie jakieś ewentualnie sugestie, że policja przekroczyła swoje uprawnienia, macie możliwość złożenia stosownego zawiadomienia. Złożyliśmy! Świetnie. Ewentualnie świetne. A może by policja zaplanowała nieprzekraczanie? Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa i jeśli dokonacie go powtórnie, to będzie już czwarty raz chyba, to również będziemy oczywiście je składać. Proszę pani, i prokuratura jest z tego, żeby ewentualnie decydować. Drugi raz z nożycami. W zeszłym miesiącu już nożyce były. Proszę pani, no to dobrze. My nie jesteśmy od tego, żeby... O, silniki się włączyły, znaczy... Msza się skończyła. Msza się skończyła, prezes wylazł. Próba mikrofonu. Nawet... Nagraj to... tak samo, jak w zeszłym. Tak. Pana redaktor oprócz takiej transmisji jeszcze też inne? Robi, nowe? Tak, oczywiście. Ja nie wiem, czy pan cały internet obsługuje. Pan wejdzie na samą stronę i tam jest na jakich kanałach ja idzie. Ja pana nie raz widziałem. Zresztą no, to pan może, ale pan może sprawdzić, czy ja jestem redaktorem naczelnym, bo jestem zarejestrowany w sądzie i w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Pan na manifestacjach mówił, że no, fajnie mnie przepuścili, bo mam kseróweczkę. Nigdy nie użyłem słowa ksero. Proszę pana, to jest plastikowe. W środku też. Jeszcze drugą mam w dowodzie osobistym. Przy dowodzie osobistym. I specjalnie teraz taki numerek dla was zrobiłem, żeby... Nie, to pan musi, to nie ja, tylko ci, co mówili tak jak pan do mnie. Ja nigdy nie miałem kserówki, legitymacji. Dobrze, to jeszcze nigdy. Tutaj... Zresztą nie mam obowiązku posiadania tej legitymacji, więc... Bo jestem redaktorem naczelnym, nie wiem, czy pan wie. A redaktor naczelny nie musi posiadać, może powiedzieć tylko, że jest redaktorem naczelnym. Ale prawo prasowe panu nie jest znane prawdopodobnie. Ja proponuję, żeby jako policjant zapoznał się tylko z artykułem 44 i 3 prawa prasowego. Będzie pan wiedział, jak to stosować. To artykuł 15 ustawy o policji. Policji, tak. 15 to jest legitymowanie, a 14 jest powód legitymowania. O 14 i tam są punkty powodu legitymowania. Dobrze wiem, o co się pytałem. Dzień dobry. O! Co ty tu robisz? Nie wierzyłeś? Umotowany również proces. Dobra, idę tu robić swój. Instytucjach międzynarodowych. Takim jak. Słuchajcie, będzie tu się działo. Zaraz zobaczycie. To jest jedno z najwyższych praw. Jak widzicie, jest to pokojowe. Także ta policja w tej formie będzie zaraz dokonywała czynności. A ja będę chciał wam pokazać, z jakiego punktu to będzie uderzenie. Radiowozy, mimo posiadania webasto, włączyły jednak silniki. Ja to ostatnio słyszałem od policjanta. Dlaczego włączają silniki? Bo mają urządzenia, które muszą ładować. I policjant z drogówki mi tłumaczył, że dlatego stoją na silniku w nieoznakowanym samochodzie. Słychać już trochę dzwony. Dzwony biją. Że macie prawo interweniować, bo my to cokolwiek zakłócamy, jest to bzdura. Ja już uczestniczę w tych zgromadzeniach protestacyjnych od 7 lat. Wszystkie te bzdurne oskarżenia, które szły do sądu o tak zwane zakłócanie, ze wszystkich tych zarzutów zostałem uniewinniony prawomocnie. Na tych salach sądowych nawet nie pojawia się nikt z prokuratury ani z policji. Ani jedno uniewinnienie. Do żadnego z nich nie było apelacji. Czyli przyjmujecie je w pierwszej instancji. Przypomnę jeszcze raz. Ze wszystkich tak zwanych zarzutów o zakłócenie zgromadzeń byłem uniewinniony. Wszystkie osoby, które te zarzuty stawiano. Więc jest to bzdura, żeby tutaj cokolwiek zakłócamy. Czego nie zakłócamy? Przyszliśmy zaprotestować przeciwko celebracji kłamstwa smoleńskiego w tym miejscu. Ponieważ przypomnę jeszcze, katastrofa smoleńska była zwykłym wypadkiem, co potwierdziła komisja państwowa i prokuratura ostatnio, miesiąc temu. Osoby poszkodowane zostały
informacja od prokuratury. Myślę, że to będzie najlepszy punkt? Nie wiem, bo ci od ty konfliktowe już mnie oznaczyli w tym ich radiu i będą zaczynali tam, gdzie mnie nie ma. Panu Sobkowskiemu, który tutaj groził nam, że... Jak tam się zwolimy, że siódme kampanie to zabiorą nam megafony, kiedy będziemy ich używać. To jest właśnie artykuł 260. Kto przemocą lub groźbą bezprawną uniemożliwia przeprowadzenie legalnego zgromadzenia. Czyli to ma być miejsce. I przekroczenie uprawnień. I jest to jednocześnie oczywiście przekroczenie uprawnień. Oczywiście jest to również karalne i grozi za to kara więzienia. Po 10 lat. Ja to słuchajcie się martwię, że niektórzy policjanci czy policjantki źle się ubrały dzisiaj do tej sytuacji, bo jest... Jest im zimno. Jest! Rafał! Jest! Jest! Rafał! Jest! Słuchajcie, tak wygląda, o! Tak wygląda, nie, ta pani z antykonfliktowego pięknie mówiła, że nie, my się tak nie zachowujemy, my się tak nie zachowujemy. Polska policja, brawo, wywróciliście wszystkich? Kogo jeszcze wywrócicie? Gdzie jest raport, o! Słuchajcie, to jest polska policja, tam do... O! Słuchajcie, ja tu stoję za policjantami, bo muszę wam pokazać. Ja muszę wam pokazać, co oni zrobili. Słuchajcie, tak. O. A to wszystko są dowody. O, zwróćcie uwagę. O, jak walną. Jak rozwalił megafon? Patrzcie, jak rozwalił megafon. O. Już rozwalił megafon. A gdzie ten głupek z nożycami? No i co? Mieliście być kulturalni. Gdzie wasza kultura, panie policjancie? To jest policjant, który przez radio powiedział, żeby zaatakować. Ten pan. Zwróćcie uwagę na twarz tego pana. Ten pan posłał tych głąbów, żeby ich zaatakowali. Oczywiście, że kazał. Gdzie ta pani z antykonfliktowego? Może teraz nam powie, czego się nie spodziewała. Gdzie stoi? Nie, to nie ta. Już ta, no jest pani, przepraszam pana. No, chciałbym teraz usłyszeć od pani, co policja zrobiła. Atakuje ludzi. Proszę. I pani były używane. A, nożyce nie były używane, nie? Ale nogi, ręce, łokcie, proszę kopy, pana, rozwalili megafon. Proszę pana, dobrze. To... Ale mówię, co policja teraz pan zrobiła. Z panem porozmawiam za chwilę. Jeżeli uważa pan, że zostały przekroczone uprawnienia policjanta, proszę złożcie pismo jakieś. Jakie złożyć pismo? Ale pani zaręczała, że policja się zachowała kulturalnie. Nie o pisma chodzi, tylko ludzie zostali zaatakowani. Nie, policja jest od tego, żeby zabezpieczyć, żebyście Państwo mogli tutaj się spotkać. Jeżeli przekroczyli policjanci... To jak zatrzymujecie za prędkość, to nie za pomijanie ciągłej, tak? Pan na pewno przerywa, czy ze mną rozmawia? Bo jak pan mnie przerywa, to my nie rozmawiamy. No już pani mówi, dobra. Dobrze, jeżeli państwo uważacie, macie nagrane, że coś jest nie tak, że ktoś przekroczył granicę, proszę złóżcie zawiadomienie. I są składane. Aspirant Podolska, proszę pana, z Komendy Stołecznej Policji. Proszę złóżcie do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie i prokurator się tym zajmie. Jeżeli faktycznie dojdzie do wniosku, że któryś z funkcjonariuszy przekroczył uprawnienia, poniesie tego konsekwencje. Ale czy pani aspirant uważa, że policjanci przekroczyli teraz uprawnienia, czy nie? Proszę pana, nie jestem od tego, żeby decydować. Aha, nie, to jest tylko, czy uważa. Się pytam, co pani myśli proszę na ten temat. By pani tu była świadkiem zdarzenia. Nie będę ewentualnie niczego komentowała, żadnych. Ale nie chodzi o komentarz. Pani była świadkiem zdarzenia tak jak ja. Ja widziałem, co widziałem pana, i pani aspirant mogła powiedzieć, co pani widziała. Jak pan się odwróci, zobaczy pan, że ja stoję 10 metrów dalej. Jest przede mną policjant, jakiś inny policjant. Co ja mogę zobaczyć? Pan był w pierwszej linii? Nie byłem w pierwszej linii. Policjanci, którzy wypchnęli przede mną. W jakiej sprawie przyszło to zgromadzenie? Proszę pana, żeby rozmawiać ewentualnie, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, a o coś na przykład chce mnie spytać, to wtedy jestem tutaj, żeby pani, że policja zaatakowała... Ale jeżeli pan chce takich... Ale pani po co tu przyszło? Jeżeli pan takich szczegółowych chce uzyskać informacje, to ja pana zapraszam do rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji. Udzieli panu bardzo szczegółowych informacji, na każde pytanie udzieli.
zespołu tak. antykonfliktowego. Dokładnie. Co pan tu robi? No ale pan zadaje pytania takie, jakie rzecznik prasowy powinien udzielać, tak? Nie, no dobrze, co zespół antykonfliktowy robi na takich manifestacjach? Tak, pan mówi, że jest pan z redakcji prasowej, żeby udzielać informacji prasowych, tak? To nie jest informacja, to no, pan tu jest dziennikarzem. Sam pan mówi, że jest pan dziennikarzem, tak? I pan oczekuje teraz... Pan pisał kiedyś do rzecznika, ja pan napisze do rzecznika też, jak będzie pan walczył o wynagrodzenie swoje. Nie mówię, żeby pan pisał, może pan się zgłosić, nie zgłasz, nie ma rozmowy z rzecznikiem, już dobrze, nieraz to robiłem. Nawet mam nagranie rozmowy telefonicznej. Pan chce, żebyśmy udzielali teraz wywiadu? Tak, nie wywiadu, tylko odpowiadanie na pytania. Nie jest wywiad. Pan mówi, co pan widział tutaj. Co zespół antykonfliktowy polskiej policji zrobił, żeby do tego nie doszło? Państwo, ale jak udzielić odpowiedzi na pytanie? Poza staniem 10 metrów za tym zgromadzeniem. Ale to nie jest pytanie, tylko to jest teza państwo przedstawiają. Tak? Co zaczęło się? W zdaniu, jak jest co na początku, to jest to pytanie. Nie wiem, czy pan polskiego się uczył. Ale co zespół antykonfliktowy polskiej policji zrobił? Odpowiedź to jest tezą się nazywa, tak? Pytanie jest, co zespół antykonfliktowej policji zrobił, żeby nie doszło do tego zgromadzenia? No i na wszystkie pytania tak odpowiadać. Nie udzielić. Udziela, to już panu powiem. Nie udziela. Jest pan dziennikarzem, tak? I co z tego? Jest pan dziennikarzem. Proszę pana, jestem dziennikarzem, tam za płot też nie mogę przejść. No i co z tego? No ale to dziennikarz może wszędzie... Co z tego, że teraz krzywdę ludziom zrobiliście i zniszczyliście ich mienie? Co z tego? Mam rzecznik, ma mi na to odpowiadać? Co pan żarty sobie robi? Krzywdę. To jak ja pana pobiję i powiem, dobrze, to się w sądzie spotkamy, ale pan już zębów nie będzie miał, tak? To będzie dobrze? Może pan na mnie skargę napisać do Rady Mediów i tak dalej. Nie, to nie jest teza. Dokładnie, to jest teza, tak? Nie, no to ale pytanie było proste. Co zespół antykonfliktowy zrobił? Zawiera odpowiedź. Nie zawarło, ja nie powiedziałem. Pytanie było, co zrobił zespół antykonfliktowy, a pan mi odpowiedział, zapraszam do rzecznika. No to ma pan materiał prasowy, tak? No to nie jest materiał prasowy. Cały czas to na żywo jest. Mi chodzi o to, co zrobiliście, żeby do tego nie doszło. Nic nie zrobiliście. Taka powinna być odpowiedź. To jest teraz zawarłem odpowiedź. Nie, to pan sam... Ja zaobserwowałem, że nic nie zrobiliście, żeby nie doszło do tego konfliktu. To jest moja obserwacja dziennikarza, redaktora naczelnego Wolne Media. I pokazałem to w moim materiale, że nic nie zrobiliście, żeby zapobiec konfliktowi. Pan poczeka, bo jak ja mówię tu, to pana nie słyszę. Pan mnie kieruje tylko i wyłącznie do rzecznika. Pan nie odpowiada na pytania. Jestem dziennikarzem, więc do kogo mam kierować pana? Pan nie odpowie. Pan tu jest zespołem. Chyba przecież pan mówię do rzecznika prasowego, tak? Nie, to nie jest rzecznika. Tutaj nie było. Widział pan tu rzecznika? Do którego rzecznika? Prasowego. No i jak się nazywa? Będzie policjantem, tak? Jest policjantem. Policjantem, no, tak. No. A jak się nazywa pan, powie mi, żebym wiedział, do kogo uderzył pan. Pracuję w tej... kilka tysięcy ludzi i pan oczekuje, że ja będę z każdego... No jak pan odwołuje mnie do rzecznika, to pan musi... A kto jest pana dowodzącym? Kto dowodzi tutaj akcją? Czy to jest też tajne? Dobrze, zgłosi pan się do rzecznika, udzieli panu wszelkich informacji. Dobra. Tak się, nie mam. Słuchajcie, tak się kończy rozmowa z policją polską, z zespołem antykonfliktowym, do rzecznika. Tak samo. Wnikliwe pytania. Wnikliwe. Tak samo się skończyła, czyli do rzecznika. Nie uzyskamy. Pani tutaj też nic nie widziała, bo stanęła 10 metrów dalej. Także to są moje obserwacje, nikomu nic w usta nie wkładam, żeby nie było. Tak to widzę, policja nic nie zrobiła. Zespół antykonfliktowy tutaj jest, w ramach konfliktu stał 10 metrów za policjantami. A policjanci dokonali czynności dewastacji megafonu. Sumienie! I tu nawet płot nie zadziała, bo ten dźwięk bez megafonu dochodzi. Słuchajcie, tak wygląda baner po tym, jak policja... Dobrze pan sfilmował działania przestępców z Komendy Stołecznej Policji? O, zespół antykonfliktowy przez się bliżej po konflikcie. Słyszałem, że zaczęli się krzyczeć. Cześć. Ruski ogień! Ogień! Ruski ogień! Ogień! Ruski ogień!
Gazowiesz! Lądowasz! Bratów! Gazowiesz! Lądowasz! Bratów! Gazowiesz! Lądowasz! Bratów! Nie dał rady płot, nie dały rady włączone silniki w radiowozach. Dźwięk doszedł, to już do mnie doszło. Tyle policjantów nie sprawiło się tego, żeby nie doszedł dźwięk. Nie dali rady. Policjant gazownik był do niczego dzisiaj zatrudniony. Pilnował taśmy. Słuchajcie, powoli będę kończył relację. Adam, która to miesięcznica jeszcze? Nie pamiętam. Chyba 152, z tego co właśnie jeszcze nie policzyłem. Bo tam są rozbieżności, bo tam ponoć źle liczymy te miesięcznice. Ale moim zdaniem czy 152, czy 153, jakie to ma znaczenie, no. Jakie to ma znaczenie dla kompromitacji ja polskiej policji? Nakrzyczałem na tych zespół antykonfliktowych. Właśnie nie, bardzo dobrze, bo właśnie pani z antykonfliktowego udowodniła, że można stać 10 metrów i nic nie widzieć. No to można, no. To jest właśnie, słuchajcie, to jest dowód na to, że właśnie policjant widzi wtedy, kiedy mu partia każe. A wywalczyli te podwyżki, to nie wiem, nie, czy wywalczyli te podwyżki. Oni wywalczyli podwyżki, a wszystko zdrożało. No to może to jest jeden z czynników tej inflacji. Tu są policjanci na wszelki wypadek. Gdyby prezes wrócił poprawiać tasiemkę, to... Ale już chyba odjechał z tego placu, bo się luźniej zrobiło. I chyba kunie zniknęły z parku. Tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Na Sofitelu i na Metropolitanie jeszcze cały czas strzelcy wyborowi są. Chyba już się zwijają. Ale jestem tu pewien, że prezes już z placu odjechał, bo to się wyluzowało trochę. Cześć, cześć. Jeszcze pokażę wam, bo nie było czasu pokazać, jak została rozwojowo sprawa potraktowana. Wam pokażę. Ilość radiowozów zmalała, bo wcześniej radiowozy tutaj stały aż tam do prawie Teatru Wielkiego, ale zarządca terenu, który zwie się Placem Piłsudskiego, wykombinował płot, przez co policjanci... Pan to ma najgorzej przy rurze wydechowej stać, no. Jak to jest? Pan, weźcie, pan przynieśli, no. Nawdycha się pan spali niepotrzebnie. Słuchajcie, tak, tu jest poprowadzony płot. O. A, bo tu jest ta budowa, rozkopali tą budowę. Przecież zapomniałem, że będą rozwalać grób nieznanego żołnierza. Pokażę wam teren budowy. Tak, tu jest jeden z lepszych wałów, bo ta firma, która zajmuje się, ale to nie są potwierdzone przeze mnie jeszcze informacje, ta firma, która zajmuje się budową Saskiego tego pałacu, ponoć już 35 limuzyn se kupiła. Ale mówię, to są informacje niepotwierdzone. My tu nie mówimy niepotwierdzonych informacji. Oh.
mówię, że coraz gorzej, powinni mieć takie uchwyty na te, żeby te krótkofalówki jakoś mieć, bo trzy by się przydały, ja widzę, te krótkofalówki u policjantów. Oni mają tylko po dwie, to mało jest, no. Uważam, że lepiej by baner wyrywali, jakby mieli po trzy krótkofalówki. I to każdy. Przechodzę przez obraz. Sorry. Tak, budowa tego na Placu Piłsudskiego obiektu, który pewnie zostanie spieprzony przez tą partię, która się tym zajęła, to jest nasz niestety niepotrzebny wydatek. A. O, kazali im silniki wyłączyć, bo truli się nawzajem to. Chyba 152. Ja też kończę zaraz. Tak, tak. Znaczy ja stamtąd nagrywałem, ale ten wejście... Chyba, że się boicie. Stamtąd do góry, więc to widać, co tu się działo. A, no dobra, dzięki. No to sobie zobaczycie. Mam tu na kamerze, ja później to sprawdzę. Ale jeszcze jesteś na transmisji? Jeszcze tak, ale już kończę transmisję. Na tej historii można zawiesić kamerę i... 360, nie? 360, nie? No. Na przyszłość. Na przyszłość, no. Tam by się przydało. Dziewczyny Arka legitymują, bo one miały w wózku megafon, tam spacerowały. Aha. Gdzie daleko gdzieś to jest? Tu stoją, tu. Przeciwko, no wózek. A, to daleko. No tak, wiesz, no. Nie mogły podejść, nie, ale nieznane twarze, kaptur i wózek z megafonem. Dobra, słuchajcie, ja powoli... Później. Słuchajcie, ja będę powoli kończył relację tutaj z tej szopki, którą zafundowała nam Policja Polska na zlecenie polityczne pana Kamińskiego. Zakończysz pokazywać tą sytuację. A konie jeszcze są, słuchajcie. Konie jeszcze są. Tak powiem, przechodzę koło tych policjantów, co takie se śmiechówki robią z tego. Powiem szczerze, że patrząc na ten obraz, to bym raczej rozpaczał. Żaden honor, proszę Państwa, jest teraz pracować w Policji Polskiej. Żaden. Nawet jak policjant jest taki, co łapie przestępców, jest dobrym policjantem, bo tacy są. Naprawdę ja bym się wstydził po tym, co tu się dzisiaj wydarzyło, pracować w polskiej policji. To jest totalny wstyd i ja bym zwolnił się z policji. Niestety, muszę z przykrością to stwierdzić, że funkcjonariusze tacy są. To jest miesięcznica? Miesięcznica, 152. Albo trzecia, ja już nie wiem. To tak co miesiąc tu jest, tak? Co miesiąc, dokładnie co ale miesiąc. Ale zapowiadali, że koniec. Ale... O, zapowiadali, poniżej setnej zapowiadali. No, ale gdzieś... Koniec to może będzie, ale... jak nie pogonimy. Nie? No, tylko wtedy będzie koniec, no, tylko. No. Czyli za rok jest szansa. To no, oby. Oby, nie? Dobra, ja lecę, do widzenia. Słuchajcie, kończę relację tutaj z dzisiaj, także do zobaczenia i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się. Będę pewnie na następnej miesięcznicy. Albo gdzieś się zjawię, objawię. Nie będę mówił, bo tam potem śledzą mnie.